Witam serdecznie, moim gościem Daniel Bochenek, restauracja na Wojka. Cześć. Daniel, nie podchodzę do tego meczu, żeby was krytykować, ale dzisiaj ewidentnie, moim zdaniem, to był wasz chyba najgorszy mecz. Brakło bardziej wykończenia właśnie w naszym wykonaniu i też błędy w obronie przede wszystkim. Te błędy w obronie powielać już od kilku spotkań, a dzisiaj słyszałem takie teksty z ławki, że po co obrona, lepiej iść do przodu, za chwilkę po co iść do przodu, lepiej iść do obrony. Chyba sami jesteście troszkę pogubieni. Znaczy nie, bo wtedy już był wynik w plecy i chcieliśmy po prostu odrabiać go i żeby jeszcze jak najwięcej im strzelić. Wytłumacz mi zmianę dzisiaj bramkarza po pierwszej połowie, dlaczego wszedł tutaj zawodnik z pola, a wasz bramkarz opuścił tutaj właśnie nominalną pozycję. A bramkarzowi dzisiaj troszkę nie szło, można tak powiedzieć, dlatego zmieniliśmy go. Oczywiście nie chcę was krytykować, bo nie od tego jestem, ale też trzeba was pochwalić za jedną, że dzisiaj pomimo tego, że nie szło wam piłkarsko, zagraliście charakterem. No, staramy się zawsze właśnie grać charakternie. Jesteś tutaj zawodnikiem, który napędza ten zespół. Co byś tutaj powiedział chłopakom, żeby co tu poprawić, żeby te wyniki były jeszcze lepsze? Przede wszystkim skuteczność, no i żeby bardziej mniej błędów było. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.